Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Hoyt Belleron. W dzisiejszym odcinku ustawiamy przędzalnię. Czy coś jeszcze? Nie wiem. Albo wiecie co, ja sobie w razie czego grę napiszę, bo kiedyś mi się zbugowało, tak? Dobra. Gra się zapisuje. I zobaczcie, czy ja mam pełny zbiornik już, czy nie? Ej, o, John Deere ma pełny zbiornik. Ej, kosi tylko John Deere. Sorry, bo stwierdziłem, że... Że nie wyglądam, nie będę pchał tutaj. Więc on nie kosi. Porządek sobie kosi. Bo w drugiej części odcinka będziemy sobie tutaj mulczować. Wiem, że słabe jest oświetlenie, ale zaraz się to zmieni, bo zaraz będę całą fabrykę, więc teraz, nie opłaca, teraz mi się nie opłaca tego ruszać. Kurde, myślę, że będzie najazd. Dobra, wysypię go i puszczę, niech się jeździ dalej. Tutaj sobie wsiądę i idę do sklepu, do budowy. Nie kształtowanie terenu, tylko produkcja. Fabryki. Co to? Piekarni. Jeszcze nie czas na piekarni, czyli ostatecznie. Mleczarnia. Mleczarnię też sobie postawimy. Będziemy sobie ser robić. Ale się nie mój zbożowy. To chciałem przędzalnie, żeby tkaniny trzymałem. Dobra. Jak to się obracało w tym farmingu? To farmingu tak się obracało. Tutaj? Jeszcze od razu sobie tą mleczarnię postawię. Tu się klika, ale to są wszystkie te dalej. Tam się tylko klika, no to nie jest wasze. Tutaj. Dobra. I jeszcze to trzeba szybko pomalować ładnie. Gdzie i dotąd? O jest. O je, no jak ja to pomalowałem wszystko. Co? X na chyba się zmieniało. A jak się zmieniało kształt? Wow! Dobra, ja się tym po odcinku popalę, wiecie co? Ja nie mam sensu, nie mam czasu. Ale piekarnie i mleczarnie stoją, więc... Więc jest jakiś progresik. Wapnujemy, bo mamy dwa pola do wapnowania, czyli to i to obok. Tam, gdzie w poprzednim odcinku jęczmień kosiliśmy. A mogłem jeszcze poczekać, bo teraz... Co ja szukałem? A właśnie mam pogadać te pola właśnie. Są do wapnowania. Nie, w tym miejscu tylko sprawdziłem. Tego do wapnowania... Nie wiem, czy będę to wapnował. Przemyślę to.
Bir dakika bacım kaldı. Düşün sen. Przecież ja miałem tyle zakrętów, przecież miałem 200 parę zakrętów, to nie tyle papki, nie trafi. Ale mi się czekać nie chciało, bo 10 minut trzeba było odczekać. A ja nie wiedziałem ile, bo myślałem, że od razu się wskoczy na ten. No dobra. Wieczorem sobie pokręcę. Pokażmy te nagrody, bo ja chcę zobaczyć te nagrody, jakie są. Dobra, 3 tony. Czyli 4 tony na 2 przejazdy też. Potem jest... Czekaj, poczekaj. Tym jest 5 minut, dobra, więc ja sobie chyba 10 ton doładuję tego wapna, zanim pojadę dalej wapnować. Gdzie jest? Tu jest wapno. 10 ton, czyli 5 worków. 35 minut skrzynka i potem... Jakby pan ułożył. O, widać teraz, jak kupiłem te fabryki. To inne kolory się liczy. Czy nie, czy to jak kupiłem te fabryki się zmieniły, czy dopiero jak kupiłem te worki. Będę musiał na filmie zobaczyć. Ale chyba jak worki kupiłem dopiero. Tak mi się wydaje. Dobra, ładny to wapno sobie, no. Na promocjach nic ciekawego dzisiaj nie ma. Takiego, co by mnie interesowało. Bo są... Nic nie ma po prostu na tych promocjach dzisiaj. Co ja będę więcej mówił. A, no mi 12 milionów zapadło. A osoba. Wieczorem będę miał chyba 40 zakręceń. Tak? Chyba będę pewnie grał od 21 do 22, coś takiego. Czyli za 7 godzin. 7 razy 6, 40, no a 42 zakończenia. Więc spoko. No jak już ma trochę więcej wapna na ładowanie, to będzie już na ciężej się bujnić. Z 15-11, więc ten film może być dłuższy. No jednak nie idę tego nagrać kolejnego odcinka, bo nie mam przygotowanego save'a. To raz, a dwa, że... Jeżeli jutro jest piątek, ja wracam o 12 prawdopodobnie, więc będzie czas, żeby jutro się nagrać. Dobra, lecimy! Tym wapieńkiem. Kolory są mega ładne. Jedno pole zwapnuję, czyli to. A drugiego już nie będę wapnował. Wiadomo czemu.
nie starczymy czasu na odcinku, jak chcesz się trochę z tym mulcerem polachać. Mamy ile minut? 10 minut już. Więc no, też chciałbym trochę z tym mulcerkiem pojeździć. Akurat nie powiem, będę tak postawiłem, że przejadę. Więc chyba nie ma tragedii. Pomocnik ma cały na pełny zbiornik. No i ja znowu tak odwracam. No, no. Czyli to już będzie 30 ton sorga. Ukoszone 30 ton już. A jest skoszone z pół pola. No i tak mi się wydaje, że pół pola. No, na pewno pół. Albo prawie pół. Sam jest dużo krótszy, więc... Tak w sumie ciężko powiedzieć. Ale o, po tym przejeździe będzie pół pola na pewno. Dobra, tak sobie to wysypię. Ja za minutę wracam, tylko idę z telefon, bo mam szybko, że to się wysypię. Dobra, ja wróciłem, tutaj widzę, że kombajn wysypał, więc... Chyba idealnie się udało. Eurotracka chyba wieczorem sobie pogram. To jest do 21 się czas. Czyli mam... Właśnie nie wiem, czy znowu tego Eurotracka zagrać. Bo chciałbym dużo rzeczy dzisiaj nagrać. Niekoniecznie z 22. To z wioski były kilka dni filmy, te, co teraz widzicie. To na piątek, czyli na jutro. Ale chciałbym sobie ogarnąć te inne FS-y, czyli... 15 i 19. 15 wiadomo dlaczego. Czyli jak tam była wielmoża, to... Ojej! Czyli jak tam była pytna wielmoża teraz... To teraz wypada Czechy. A na Czechach wypadają żniwa rzepaku. No więc troszkę... Troszkę będzie roboty. Ja i na Łosicach też rzepak wypadł. W sensie na Łosicach też żniwa wypadły. Dobra, dokończymy to wapnowanie. A jednak nie idealnie, bo przynajmniej tak idealnie, że... Nie, o idealnie stanąłem. Nie, to jednak z przypadku trochę stanąłem nieplanowanym, bo nie chciałem się zjeżdżać, a mógłbym sobie do wózka podjechać. Na wózku zostali feder. Żeby sobie stało, ale no dobra, już trudno. Nie chciałem się też nie chciało. Przed odcinkiem wolałem sobie... A, i jednak zaznaczyłem. Jednak tarcze nie są takie niskie jak tutaj. Teraz przepewnił się. Myślałem, że te tarcze trochę niżej są. I że pod federem się zmieszczę, bo tak w zasadzie to z daleka wyglądało, że się zmieszczę. Ale no dobra. Więc co tak? Przed odcinkiem nie było czasu zbytnio. Znaczy czas był, ale to dosłownie było 30 sekund, żeby to zrobić, ale no nie, wiecie. Nie chciało się po prostu i tyle. Nie będę was czarował, bo nie chciało mi się.
ahora. Cyk, 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 cyk. Niestety to na spokojnie to powaluje, więc nie wiem, czy dosłownie tak będzie pole szło, ale coś w tym stylu, tak, żeby jak najwięcej tego pola nie zabierać nic. No i tu z dłuższej drogi prawdopodobnie będą wszystkie szły. Produkcje. No to wiadomo, że jakieś pole będzie, tak? Bo w przyszłości będzie łąka tutaj baktów. To trochę duża będzie łąka, ale no. Dobra. Piętnasta 19. Ale ten film zacznę wrzucać, to będzie gdzieś 16. Chociaż nie, bo nie wiem, o której skończy to nic nie nagrywać. Ale to będzie gdzieś 15:40 pewnie, jak skończę. Czy tam 15:50 maksymalnie. Bo dłużej nie ma co. Więc jak już będzie ta godzina, to wiadomo, że... No. Bo pewnie jakbym na Czechy poszedł... O kurde, bo tam jest to wielkie pole rzepaku. Nie wiem, czy ja sobie Czechów nie odpuszczę dzisiaj. I na przykład sobie nie nagram Mazowieckie Polany. Na jeszcze inny dzień. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. Ale tego nie wiem, szczerze mówiąc. Jak to się dalej potoczy. Dzisiejszy dzień. No i dobra. To mi się podoba. No jeszcze wapna braknie, więc akurat. Tyle ile mam wapna, to tyle po prostu z wapnem je i przeczelam się na muczera, bo trzeba tam muczować jak tak. Tesorgo. O, widać, gdzie praca w Nikosie tak naprawdę. No ale no dobra tam. To, że Sorga nie ma ścierniska Edge tego ścieżki, to ja wiem. Więc nałożenia też nie ma, bo... Ale chodzi tutaj, widać, że Dziądry Kosił nawracał po prostu. Są takie wrzepki. Ale ja tam... Jak tam będzie trochę mniej nawozów, to ja już wiadomo, że nie zbytnieje. O! Ty! Nie zauważyłem go! Serio, bo się patrzyłem na ten, na rozsiewacz. Nie zauważyłem chłopa, że on tu stoi. Więc taka ciekawostka, nie zauważyłem chłopa. No to ten, z przodu, przed ciągnikiem, co? Jeżeli on był jeszcze siwy, to ja go nie widziałem. O, tamtego widzę, jak grzeje. Więc no. Tak to wygląda. Kamieni tu... A, bo tu było ten. Przecież tu będzie jeszcze uprawiany, więc kamieni też pewnie wyjdą. Jeszcze tyle roboty. Ale powiem wam szczerze, dobrze, się cieszę, że jestem po żniwach już tutaj. Wiecie dlaczego? Cieszę się z tego względu, że jestem po żniwach już, bo będzie jakaś różnorodność na kanale. Bo teraz wychodzi tak, że tutaj są prace pożniwe, czy nie wiadomo, jakieś uprawy i siewy, tak? Na Alengradzie też jakieś uprawy, siewy. Uprawy, siewy to już praktycznie na jednym kliku
na Imkryku to tam jest. Też jest już porozumiał na charakterze, tam będzie w ostatnim, następnym odcinku. Na Imkryku będzie ten, co pracownik kosił, wiadomo. On sobie kosił sorgo. A ja będę sobie coś robił w polu, tak? Czyli jakieś... Może jakiś ciep rzepaku się zacznie? Ale na pewno jakiś multiarek wleci. Mimo to tamto, to na 800. Niestety pół pole mi zabraknie tutaj. Na jeden przejazd prawdopodobnie. A wręcz na pewno. Nie, tam w sumie jest półtora przejazdu, bo tak szeroko jest, że... No ja jutro do 12, jak się uda. Więc od 12.40 będę w domu. Wtedy pewnie pójdę Ellen Grada nagrać, tak mi się wydaje. Na niedzielę. Może im klikę od razu na... Na wtorek, ale tym nie obiecuję, bo nie wiem. A ja w tym to w poniedziałek, tak. Albo w sobotę. To w sobotę to jest taki niepewny dzień. Bo w sobotę pewnie na działkę pojadę coś robić. Dobra, to trzeba tak zakręcić, bo inaczej nie dojadę. Dobra. Jednak starczyło na całe pole wapno. Dobrze. I akurat wyskoczyło, że pomocnik sama pełni zgadnie, więc lepiej się chyba trafić nie mogło. To z której strony... O! Wreszcie dobrze podjechał. Wreszcie dobrze mu się skończył zgadnie. No i on na końcu odcinka sobie to skosi, tak? Byłem, to zostało 5 minut roboty. I teraz w zasadzie mam więcej kręcenia niż koszenia. Dobra, wsiadałem do mieczerka i lecimy, bo jest 15.24. 25 w zasadzie. No to zrobimy do 40, do 42. Chcę tak z... No może też z 15 minut tego umieszczania. Lecimy. Przydałoby się jakieś ze dwa podczyniaki zrobić. Wziąłem sobie Masaja, no bo dawno tym Masajem nic nie robiłem. Ogólnie plan był taki, żeby pies Masajem wapnować. Ale jednak ten pomysł gdzieś w strefie czasu uciekł mi. Na dalszy plan. Więc może to i dobrze. Bo myślałem, żeby tutaj sobie zapiąć jakiegoś tego klasa mojego Ariona. Ale mówię... Klasem będę sobie wapnował, tak sobie powiedziałem. Tak też zrobiłem. Bo klasem będę wapnował, a... A masę do lucerka. Jakby się od początku i jest. Od początku, czyli dzisiaj od 14.30. Bo 14.30 wziąłem na konta i się usiadłem. Zacząłem po prostu grać harminga, tak, na tej godzinie. Zobaczmy dalej, czy nie mogę. Ładnie w to pani, bo... Szkoda trawy musiało się. Dobra, no dwa przejazdy, to będę miał ładny szereg po przejście. To będzie za 12 metrów. Więc bardziej nas nie zawracać. No niestety kombajny się nie podpisać. Dobra, jak już po przejściach jest zmulczowany, to wtedy już będzie szło, zobaczycie. Jeszcze tylko... Dwa poprzeczniaki z drugiej strony. A tam są bardziej proste, więc tam będzie trochę szybciej szło. To jest taki bardzo półokrągły ten poprzeczny.
związanie się z jedną stroną, na drugą, bo się patrzeć, jak trochę schodzi. Wiadomo, że tutaj będę w kółko jeździł, to też w miarę szybko to będzie szło. Myślę, po odcinku dużo roboty nie będę. To, żeby to zmniejszać. No dobra, spuszczamy mu czerwony odcinek. Stwierdziłem, że jak jadę po przerzeku, to dokończę sobie te pół przejazdu, co zacząłem. Bo tam by było pojechać nowy przejazd, tak? Tego nie dokończę. To by była największa głupota chyba mojego dnia. Właściwie kurczę, nie wiem, czy jest bośnica, czy czekam na grać. Wiadomo, że bośni... O! Wiadomo, że bośnice są szybsze do nagrania, więc jednak chyba sobie pójdę na te czeki. Na pewnie prawie 2 godziny będę 17 pole kosił. Trochę ze wypadku tam myślałem. Nie wiem ile dokładnych parów, nie interesowało mnie to zbytnie, ale troszeczkę rzepaku jest. Więc będzie co kosić. Więc tam 3 godziny bite jak nic. 3 jak nie 4. Mi się zdaje, że 4 godzinki może zejść tam. Zanim to skoszę. Ten rzepak, ale tylko rzepak chcę kosić. Na tym odcinku było on dużo pól rzepaku po prostu w kuszeniu. Tam są w sumie 2 dosyć duże pola rzepaku zasiane. I 3 takie mniejsze. Bo więcej jest chyba za 5 pól zasiane do kuszenia. Ale to mówię, naprawdę są duże pola. Zresztą kto gra na czekach w 15, na czek Walery, Bajkowcy, to powinni wiedzieć. V2 oczywiście. No V1 nie było aż takie. V2 ma większe pola. No i dobra, i teraz zaczniemy tak naprawdę prawdziwe mulczowanie. Bo teraz poprzeczniaki objechane, więc teraz będzie po prostu... Teraz już będzie pole ubywać. Tym 6-metrowym mulczerkiem to fajnie, gdzie no, on ma 5-8, ale jak ustawił GPS-a na 6, to też by ogarnął. Bo już nie raz jeździłem na 6. Na GPS-ie 6, ale jednak... Niech sobie jedzie na spokojnie. A, i w tej grze mam 258 godzin. Dzisiaj, czyli w czwartek, była jakaś potężna aktualizacja do Eurotracka. Nie wiem, co tam się zmieniło. Nie sprawdzałem. Bo ważyła aż 4 giga ta aktualizacja, więc no, powiem wam. Że grubo. Nie mam zamiaru się smucić, tylko wybrać tym, co najlepsze. Niech to jeszcze. Dobra. Jakby tak. Dobra, nie będę nic mówił. Lecimy ze prawą, lecimy. Raz i dwa. I o to chodziło, żeby takie małe ciśnienie sobie porobić. Wtedy, o, teraz to naprawdę, jak tą ciśnienie skończę, to będzie widać, że coś się dzieje na tym polu. Do 42, czyli mamy jeszcze 10 minut mulczowania. Więc pół pola będę miał zmulczowane jak nic. Właśnie o to chodziło, żeby miał... O, się włączył, co to robi? A ja on cofa, dobra, bo masz tego przejazd. Tak więc do klasa powinienem dojechać. Coś nie wiadomo, że to w sumie tak idzie. Tu są długie przejazdy i 18 godzin, więc to w miarę szafuje. Na te kryski nie będzie szło, bo to wiadomo, krótszy przejazd to jest trochę więcej kręcenia, ale metry będą robić robotę.
Dobra, on tam skończył kosić. Widzę, tak, tam go za górką jak stoi. Więc spokojnie stoi. Nie ściągam go na razie z pola, niech sobie stoi. Bo ja będę musiał to moje sorgo wysypać z kombajnu i... co? I zwrócić kombajn, tak? Więc ponad 50 ton tego sorga dał. Nie ponad 50, tylko ponad 40. Bo nie wiem, ile tam było zbiorników. 4 tony mógł mieć. 4 tony na pewno ma. A w silosie jest 30 ton. Więc no. Lecimy z tym mulczowaniem dalej. Naprawdę jak to przecięgi się zakończa. Tak fajnie się przesuwa wtedy w polu. To się tu wyjeżdża i się jedzie, to praktycznie 6 rządków, 6 przejazdów dalej. Tak fajnie wtedy widać, jak się przejeżdża dalej, bo to by było. O kurczę. Chyba nie będę dużo kombinował z miniaturką, taką zrobię, ale... bo w sumie spodobało mi się, tak? Ten przejazd pojechałem, więc się spodobał. W sumie jeszcze tak fajne kolory wpadły na tego Masaja, więc nic tylko pogratulować. Godzin to jest 4... Nie wiem, w sumie to, ile to jest dni. To jest 4 dni na pewno, bo to jest 84 16. To jest 4,5 dnia. Tak? 4,5 dnia. No trochę więcej niż pół. No, 4,75 dnia, można powiedzieć. Za 4 dni, czyli jak jest 12, czyli 16. Czyli co, w poniedziałek wieczorem na to wychodzi, żeby było koniec? Chyba tak. Piątek, sobota, poniedziałek. No, w poniedziałek wieczorem powinien być koniec. Więc no, zobaczymy. Dobra, i oni. Cyk, nie fuuu. Wały dalbo, więc... wały multer też, no. Bo w sumie wały podobnie wyglądają, więc... nie to, że się pomyliłem, tylko... w sumie... pomyślałem sobie o firmie w Dalbo, więc w sumie przyznałem sobie, że to jest Dalbo, bo wiedziałem od początku gry, to jest Dalbo, ale Dalbo to głównie z Wałów w sumie. Taka znana firma w sumie, Wałów. Więc od razu sobie pomyślałem o Wałach. Więc takie bajery. Dobra, wykręci się, wykręci. No i widać, jak ładnie już upływa tego pola. Nie wiem, co z tym plastikiem, czy nie podskoczę i go nie przestawię. Chociaż raczej nie powinienem do niego dojechać.
ale różnie bywa. Raczej nie dojadę, bo zostało mi tyle 5 minut. A jednak troszeczkę schodzi na ten przejazd. Wiadomo, że tam w tamtej stronie gdzie jest cały kombajn, tam jest dużo krócej, więc to też trochę... Inaczej ten czas się liczy też. Wiadomo, że na krótszym lecie się przejazdu zrobi, ale też będzie się nakręcić w tym samym czasie. A na długości pola to zawsze ubywa. Więc no, wyciery jest potrzebny. Do takich robótek jak teraz. Sorga zbytnio nie sieje dużo. No bo tak... Ostatnio sorgo było jakieś... Prawie ze 10 odcinków temu. Mówię prawie, bo nie było. Bo było chyba w 12 albo 13, jak testowałem sobie tego klasa. Jak sobie Triona jak testowałem, to on sorgo latał. A ten miał sorgo na tamtym polu, gdzie stoją teraz dwie fabryki. Więc zwapnowany jest. To było na tamtym polu. Dobra, mam 327 tysięcy, więc przydałoby się jakieś pole kupić. Tylko nie wiem w sumie jakie. A co za tę kwotę to zbytnio nic twoje. Nic takiego fajnego nie ma. A 33? O kurde! Aż się zapatrzyłem na mapę i zapomniałem, znaczy... Myślałem, że jestem trochę dalej w tym polu, wiecie? Myślałem, że troszeczkę dalej jestem, nie? A to? O, 31! Sobie kupię. To jest moje nowe pole, kup. No to jest fajna ma, tylko to są fajne pole co w górę, tylko że to są duże tereny i to jest drogie, żeby to kupić. A nie, to w sumie 200 tysięcy było za 16. Na 13, na 13 pole już by nie było mi stać. Więc no. Jeszcze 2 minuty, więc ostatnią przecinkę robimy i kończymy. Czyli jeszcze raz, dwa, trzy przejazdy. I tu pod tym drzewkiem się pożegnam wtedy. Więc jednak do Krasika nie dojadę. Ale tak jak mówiłem na początku odcinka, nie, na początku tego pola jak wjeżdżałem, to powiedziałem wam, że pół pola zdążę zrobić. I się udało. Żeby takie pole z ten zmulczone, to jest 30 minut, tak? Więc może rzec, że cały odcinek. Nie wiem, jak im drobskim to też by było łatwiej, tak? Bo ja teraz sobie bym tutaj mulczował, a ta druga osoba by sobie dalej wapnowała i już by ta robota jakoś szła. Też łatwiej było im później z tej wolgarni, bo on wtedy by tutaj przy kombajn był darmo wysypany. Tutaj zabrałem wszystko by było stąd. I ten. I kombajn już by był dawno, a nie wiadomo, że jestem sam. I to ten czas też trochę dłużej schodzi. Zanim ja ogarnę save'a, to też schodzi zawsze później. Coś teraz nie powinno być tak tragicznie. Bo w kolejnym odcinku to będzie uprawa i siew. Czy nie wiem czy się, ale uprawa na pewno będzie. Muszę zacząć coś na tym moim nowym polu tak naprawdę. Tam coś rośnie. To jest zakultrowane. Więc na pewno tam będzie trzeba Hespigen, powiększyć to. Będzie zbiórka kamieni. A na moich polach tutaj będę walczyć pracownicy, tak?
Passando isso, né? Não bate dizer. Tchim. Isso curtiu a tarde. Cieszę się. O, tutaj będzie rzepak. Dobra, to już ma plan. Dobra. To tutaj na tym polu będzie rzepak. I na tym polu 37 będzie rzepak. A tutaj na tych dwóch. Na tym będzie sorgo. A na tym będzie. Może owiec. No tylko, że. A, no tak, czyli owiec też się dzieje, więc. Albo kupi siewnik i zasieje kukurydzę. Dobra, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć. 47,5 minuty, więc na choćby jak zawsze standardowo, także na razie, cześć.